Dzień dobry bardzo, z tej strony Veto Media, Krzysztof Budzyński i jak zwykle dzisiaj goszczę jakiegoś ciekawego gościa. Dzisiaj jest to Marcin Zakrzewski. Cześć Marcin. Cześć, cześć Krzysztof, witam. Witam cię również. Słuchajcie, Marcin to jest przedsiębiorca, jak niektórzy mówią król garaży, bardzo mi się podoba to określenie, lub wyczytałem jeszcze, że jesteś ojcem chrzestnym książki o inwestowaniu w garaże od A do Z. Poza tym prowadzisz jeszcze firmę szkoleniową z zakresu BHP. Jesteś człowiekiem, który też, jak sam zauważyłem, bardzo dużo występuje w różnych miejscach, dzieli się swoją naprawdę ciekawą wiedzą, inspirujesz też inne osoby i mam nadzieję, że czymś takim zainspirujesz nas dzisiaj na tym spotkaniu. I zanim zadam ci pierwsze pytanie, chciałbym tylko jeszcze dla wszystkich powiedzieć, że te nagranie jako pierwsi ujrzą wszyscy zarejestrowani na Liberum Veto Media, gdzie to jest takie miejsce, gdzie jesteśmy wolni od Facebooka czy innych social mediów, którzy nam wyrzucam, bo to nasze miejsce. I tam wszyscy, którzy zarejestrowani, obejrzą to jako pierwsi. Po jakimś czasie wszyscy będą już inni mogli to obejrzeć na YouTubie, na kanale Veto Media i zobaczyć, o czym my tu sobie mówimy. A więc tak. Zaczniemy może od takiej rzeczy, że jako przedsiębiorca no jakby różne rzeczy już w życiu robiłeś. A jaki był twój początek? Od czego zacząłeś w ogóle jakiś taki swój pierwszy biznes? Zanim w ogóle doszło do biznesu, to wiesz co, to było całe mnóstwo pozyskiwania wiedzy, czyli takiego mentalnego przestawienia się, no bo nie ma co ukrywać, że wiesz, bezpośrednio po tych studiach, które gdzieś tam ukończyłem, no to człowiek jest przygotowany, wiadomo, do zyskania czy znalezienia jak najlepszej pracy, tak? Więc potrzebny był taki power, taki bodziec, który spowodował, że jednak ten tok myślenia troszeczkę zaczął się przestawiać i zaczęło we mnie wzbudzać taką potrzebę tak jakby zadbania samemu o siebie. Natomiast wiesz, no Krzysztof, nie ma co tutaj ukrywać, że przeważnie środowisko, w którym my się obracamy, znajdujemy, no w większości skupia się bardziej właśnie na aspekcie, nie wiem, pozyskania jak najlepszej pracy. Nawet wiesz, najbliższe środowisko typu rodzina, też znajomi, no to tutaj jest, wiesz, gdzie znaleźć robotę, że tak wiesz, kolokwialnie powiem, w której zarobi się te kilka stówek więcej, tak? Ja generalnie no, jestem takim poszukiwaczem, ja ciągle drążę jakieś nowe tematy, ciągle gdzieś coś mnie interesuje, w związku z tym poszukuję tej wiedzy. Zacząłem tak jakby szukać na własną rękę, bo powiedzmy, że to były lata 2008-2009, gdzie ja tak jakby zainteresowałem się tym poszukiwaniem, ale to były też czasy, kiedy ta literatura nie była aż tak dostępna, jak jest dzisiaj. No bo Krzysztof, nie ma co ukrywać, dzisiaj, jeżeli ktoś chce, to ma na pstryknięcie palców, bo wystarczy wejść na YouTube'a czy na jakieś social media i tutaj znaleźć odpowiednie grupy, odpowiednie kanały i mamy taki ogrom tej wiedzy, że to jest coś niesamowitego. Natomiast tamte czasy były fajne. O tyle i do dziś mam ten sentyment do książki papierowej, fizycznej książki, którą mogę sobie wziąć, wiesz, ten zapach tego papieru i to właśnie był ten bodziec. Natomiast kwestia tak jakby samej przedsiębiorczości, no na pewno jest to droga. To nie jest coś takiego, że dziś idziesz spać, a jutro rano wstajesz i mówisz sobie, no w zasadzie to ja będę przedsiębiorcą. Owszem, ta myśl musi ci tak jakby krążyć, być z tobą obecna i, że tak powiem w cudzysłowie, przebywać z tobą, żeby tak jakby tą wewnętrzną potrzebę w sobie odkryć, tak, żeby szukać tych rozwiązań. Czym ta przedsiębiorczość ma się tak jakby objawiać, czy wiesz, czy... No bo teraz jeszcze jedna rzecz, Krzysztof. Jednoosobowa działalność gospodarcza w moim rozumieniu, i to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, to nie jest firma. To jest taki zaczątek, pierwszy krok do poznania całego schematu, procesu i tak dalej. To jest bardziej stworzenie samemu sobie środowiska do pracy, czyli jeżeli ja na przykład gdzieś pracuję, nie odpowiada mi ten zawód, czy nie odpowiada mi klimat danej firmy, czy coś, tak, to
jednoosobowa działalność gospodarcza w większości przypadków, bo są powiedzmy jednoosobowe działalności, gdzie to naprawdę w jakiś sposób tutaj może fajnie funkcjonować i to może być firma, bo to wszystko zależy od kontraktów i tak dalej i od produktu, który mamy, natomiast w ogromnej większości tutaj sytuacji to jest to tak, że ta jednoosobowa działalność gospodarcza to jest stworzenie samemu sobie stanowiska pracy. Dokładnie, to zgadzam jest, się. Niejednokrotnie orka po 16 godzin i będąc na etacie, to idziemy odpękać swoje, tak, natomiast mając swoją działalność, to, no, to jest ta ilość godzin razy naście, czy nawet 10 w skali miesiąca, tak? No dokładnie, a czasami tak bywa, że te pieniądze czasami są porównywalne jeszcze, nie? Dokładnie, dokładnie. Zgadzam się, a powiedz, no ciekawie to powiedziałeś, że bycie przedsiębiorcą to jest pewna droga, ja się z tym w pełni odnajduję, co mówisz, to ja myślę, że to jest taka droga, którą i ty, czy ja, czy osoby, które gdzieś tam działają w biznesie, to po prostu zaczynają i ona się nie kończy właściwie, ona się gdzieś może skończy, jak umrzemy, albo jak już zupełnie nam się nic już nie będzie chciało, natomiast powiedz mi, bo to jest dla mnie takie ciekawe, bo szkolenia z zakresu BHP, czy to było coś, że ty zauważyłeś jakąś fajną niszę na rynku, czy na przykład w jakiś sposób się fascynowało, bo szkolenia z zakresu BHP, no z reguły mi się kojarzą jako coś strasznie nudnego, nie? Jak to było u ciebie? Wiesz co, to jest takie niespełnione moje oczekiwania względem studiów. Generalnie ja jestem humanistą, inaczej mówiąc głąbem z matematyki. Podpisuję się pod tym. Ale, ja też. Ale ja zawsze mnie fascynowało, może wiesz, bo kończyłem technikum mechaniczne i tam mnie zafascynowali tym całym procesem projektów i tak dalej, i tak dalej. Ja zawsze chciałem studiować jakieś budownictwo, może architekturę, w tym tak jakby temacie mnie kręciło. A niestety, z racji moich tak jakby matematycznych nieumiejętności, odpuściłem temat, skończyłem całkiem inną uczelnię, ale to jest taki paratechniczny kierunek. Wbrew pozorom, tak jakby cały zakres tego BHP, no większość społeczeństwa nie ma tak jakby świadomości, tak? I większość generalizuje tylko do jakichś właśnie nudnych szkoleń. I owszem, tutaj absolutnie się zgadzam, prawo jest tak irracjonalne, że powiedzmy w zakresie tak jakby tego całego, tej dziedziny, jaką jest BHP, bo tam jest kilka takich szczegółowych, można powiedzieć, elementów, gdzie każdy tak jakby swoimi takimi, no już bardzo precyzyjnymi rzeczami się kieruje, no to 80% to jest absurd prawny, tylko 20% to jest coś, co rzeczywiście można by wdrożyć, co by w tej firmie dało wymierne korzyści. Natomiast tutaj z racji tego, jak wcześniej wspominałem, ukończenia technikum mechanicznego i fascynacją tak jakby projektów, ja, że tak powiem, ja rozumiem maszyny, jak one pracują i tak dalej, bo to też jest taki też element moich zainteresowań gdzieś tam pozazawodowych. To też dawało mi takie spełnienie weryfikowania schematów tych maszyn, ustawienia, czyli związanego z projektami budowlanymi, jest nowa hala, czyli jak je ustawić i tak dalej. Ja miałem możliwość, wiesz, wglądu w te projekty, ale co? To jest też taka dziedzina, gdzie ja pełniąc usługi do firm, tak, a mam bezpośredni dostęp do dyrekcji, prezesów, kierowników. I to też jest fajna rzecz, bo ja z racji tak jakby moich zainteresowań tą przedsiębiorczością mam bezpośredni dostęp. Ja nie muszę przejść przez cały proces, wiesz, sekretariatów i tak dalej, tylko idę, nie wiem, do pana Janka, do pana Henika i tak dalej. Mówię, panie Janku, no dziś chciałbym pana odwiedzić. Znajdzie pan chwilę czasu? Tak, owszem, panie Marcinie, można przyjeżdżać. I kwestia jest taka, że wiesz, że my tam z 15-20 minut rozmawiamy, co rzeczywiście warto by było wdrożyć w zakresie BHP, a kolejne 40 minut to rozmawiamy sobie o funkcjonowaniu firmy i tak dalej. I to jest świetne, wiesz, to jest coś, co daje mi
To jest ta wartość dodana, tak jakby tego mojego zawodu. Natomiast co do samych szkoleń, tutaj kwestia jest taka, że ja lubię przebywać w środowisku osób, w środowisku ludzi, tłumaczyć to, staram się to tłumaczyć takim językiem wręcz łopatologicznym, czyli przerabiania tych schematów, absurdów prawnych na nasz język, jak to można wprowadzić, wykorzystać w rzeczywistości, żeby to było zrozumiałe dla całego ogółu, bo nie ukrywajmy, że stykając się z tymi ludźmi w zakładach pracy, ja mam totalny przekrój społeczeństwa. No Nie tak. ubliżając nikomu, ale od osób z wykształceniem podstawowym po osoby, które ukończyły doktoraty, po sędziów, lekarzy i tak dalej, no bo tam wszędzie, gdzie jest stanowisko pracy, jest element BHP. Tak? Jasne. Więc to też mi daje tak jakby odzwierciedlenie kształtowania i szlifowania tych moich umiejętności w tych takich interpersonalnych kontaktach, czyli dostosowania języka, ale też przekazania pewnych rzeczy, bo teraz wiesz, kwestia jest taka. Jeżeli ja bym miał iść do firmy i klepać kodeks pracy, to szkoda mojego czasu i tych ludzi, bo każdy może sobie wejść w Google, w smartfonie i to, co ja powiem, przeczytać. Dokładnie. Więc tu o to nie chodzi. Chodzi o przekazanie pewnych elementów, ale też kształtowanie mojej, kształcenie tych moich umiejętności, można powiedzieć, ogólnie jako interpersonalnych, tak? Zresztą ja lubię gdzieś tam, wiesz, no niejednokrotnie gdzieś tam i występuję na różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, czy nawet Krzysztof, nieraz mieliśmy się jako wykładowcy spotkać, okazję na zbiro, czy w tych nieruchomościowych tutaj gdzieś w dziedzinie nieruchomości, gdzie mnóstwo spotkań, szkoleń i konferencji było. Także no, sprawia mi to frajdę. To mówię, to są te wartości dodane i pośrednie, które wynikają tak jakby z zawodu, którym obecnie się zajmuję. Jasne. Aczkolwiek nie ukrywam, że mnie to na ten moment fizyczne wykonywanie zaczyna mnie męczyć. Dlaczego? Uważam, że na etapie przedsiębiorczości, kiedy ja jestem, czyli tak, finanse to jest wypadkowa moich działań, a największą wartością zaczyna być czas. Czas, który ja im bardziej pogłębiam tematy przedsiębiorczości, im więcej widzę, co ja mogę zrobić, jak to wykorzystać, to właśnie ten czas, który jest pochłaniany na te rzeczy typowo zawodowe, zaczyna mi wchodzić schemat. Kurczę, ciężko mi, chciałbym to wytłumaczyć, ale jakoś ciężko mi znaleźć słowa, żeby to jak naj, wiesz, jak najlepiej tutaj. Może ja spróbuję, bo chodzi chyba ci o to, że widząc, jak ten czas się kurczy szybko, kiedy to ty musisz się Dokładnie. zajmować czymś, widzisz, że mógłbyś go wykorzystać na rzeczy, które są bardziej efektywne, albo rzeczy, które ty po prostu wolałbyś robić, Dokładnie. nie? Produktywne i które sprawiają mi dużo większą frajdę. O, może Jasne. O, doprecyzowując. świetnie to jest. Wiesz co, w ogóle taki trochę podsumuję to, co powiedziałeś, bo powiedziałeś dwie takie ciekawe rzeczy i uważam, że to są bardzo, bardzo ważne rzeczy, które się uczy, myślę, każdy przedsiębiorca, każda osoba przedsiębiorcza nawet, nie? To, że ta wartość dodana, o której mówiłeś, tak, że ty nie idziesz robić tylko szkolenie, ty po prostu rozmawiasz ze sobą, rozumiesz jej problemy i to jest zupełnie inny odbiór i ty masz innych klientów. A to ta druga rzecz o tym czasie, którą mówiłeś, właśnie chciałbym trochę bardziej pociągnąć, bo jedno rzeczy związane właśnie z czasem i jego nabywania większej ilości czasu, a może inaczej, bo nie da się nabyć czasu, tylko bardziej można ukroić więcej dla siebie z tego, co jest, no to są różnego rodzaju inwestycje. Ja wiem, że to jest też temat, który ty no mocno gdzieś tam siedzisz w nim. Ja bym chciał tu pociągnąć ten temat na przykład garaży, który jest takim nieoczywistym tematem, bo najczęściej mówimy właśnie o nieruchomościach, takich w stylu właśnie jakieś mieszkanie, kamienica, wynajem, tak? A ty w pewnym momencie odkryłeś, że na przykład garaże mogą być fajnym pomysłem i wiem, że zaczęło to się od ziemi, którą nabyłeś. Możesz o tym opowiedzieć?
Tak, wiesz co? Generalnie tak. Jestem, no ciągle czegoś szukam. A więc mając ten grunt, nie chciałem go sprzedać, chciałem zjeść ciastko i mieć ciastko, więc szukałem rozwiązań wykorzystania. Ale wiesz, kwestia jest taka, że wykorzystanie tego gruntu do moich możliwości finansowych, do moich zasobów, do mojej wiedzy i umiejętności, bo na dzień dzisiejszy to nie jest problem iść do banku i wziąć kredyt, bo ja chcę, nie wiem, zrobić temat nieruchomości, wiesz, od razu z rozmachem, żeby pokazać innym, jaki ja jestem fajny, tak? Tutaj bardzo racjonalne, tak jakby podejście. Najpierw to były analizy, to były jakieś takie sytuacje dojrzewania też do tej decyzji. Wiesz, czyli zaczęło się od pomysłu, później zaczęło się drążenie, co z czym połączyć, jak ten temat ugryźć, bo tutaj widzisz, tu jest jedna rzecz. Banalność inwestycji, która wygląda, bo. Jaki to jest problem, mając kawałek gruntu, postawić, wiesz, blaszane budy, które sobie po prostu stoją, gdzie, no, jest to wręcz dostępne dla każdego na wstrzyknięcie palcem, można powiedzieć, tak? Natomiast tutaj nie chodzi, to jest efekt, jest cały proces, zdobycia tych pozwoleń, zetknięcia się z interpretacją niespójnego prawa, czyli zbyt ogólnego, gdzie każdy jest w stanie sobie interpretować na swój sposób. Tak jakby spełnienia tych wszystkich rzeczy związanych z różnego rodzaju, nie wiem, planami, warunkami zabudowy i tak dalej, wszelkimi obostrzeniami. Odnośnie, nie wiem, zabezpieczeń tutaj z racji ochrony środowiska, czyli cały proces, poszczególne elementy, które składają się na to, żeby to powstało. Natomiast kwestia jest taka, ja wychodzę zawsze z założenia, że warto mieć kilka różnych, niezależnych od siebie źródełek. Troszeczkę kapieć z jednego, drugiego, jeżeli w którymś źródełku ci coś powinie się noga, a nawet w dzisiejszych czasach, no mamy, widzimy jaka jest sytuacja, tak? Uruchamiamy telewizor, czy odpalamy, którego, no oczywiście tutaj nie oglądam, ale nawet z racji tak jakby zobaczenia przekazu, co się rzeczywiście dzieje w kraju, czy rzeczywiście jest tak strasznie, no to na 15 minut maksymalnie moja psychika może tylko znieść 15 minut telewizora na miesiąc. Ale kwestia jest taka, że nagle się okazuje, że wstajesz sobie rano, a o godzinie 12 wychodzi sobie jakiś pan i mówi od tak na pstryknięcie, że no to zamykamy wam biznesy, wiesz, nie patrząc na to wszystko, nie licząc się w ogóle z ludźmi, że ci przedsiębiorcy mają i pracowników, i mają jakieś zobowiązania, typu jakieś kredyty, leasingi, do tego jakieś bieżące koszty miesięczne i tak dalej. Więc wychodzę z założenia, że mając te źródełka, jesteś dużo bardziej bezpieczny. Ja generalnie wychodzę z takiego własnej potrzeby poczucia tego bezpieczeństwa, takiej stabilności. I wszystko, co robię, to robię, żeby minimum takie mieć zawsze takiego asa w rękawie. Co się stanie, jak coś się wysypie? No tak, Więc. rozumiem to, przepraszam, tak ci przerwę, Okej. bo rozumiem tę sytuację. No tak, sytuacja kopa w tyłek od państwa to doświadczyło od ostatniego roku masa osób, to są czasami dramaty. To się zgadzam i takie podejście, o którym mówisz, mi się bardzo, bardzo podoba, żeby jakby nie patrzeć na te nasze państwo, które robi dziwne czasami rzeczy albo chore, tylko samemu wziąć, zakasać rękawy i znaleźć pewne źródła. I kiedy ja tak podejdę trochę do tych garaży jeszcze,
Bo one mi się wydają taką fajną, pozapandemiczną inwestycją, jakby ona nie ma tutaj, a przynajmniej tak mi się wydaje, że nie ma to wpływu na, pandemia nie miała akurat na te garaże. Natomiast wiesz co, ja tak jakbyś mógł tak wyjawić małą taką tajemnicę, bo mnie tak zainteresowało, jak to jest, bo ja wiem, że pochodzisz z bardzo małej miejscowości, gdzie te garaże postawiłeś. Tam jest ile? 13 tysięcy osób 13 mieszka? 13 tysięcy, to jest tak. Bardzo mała miejscowość i ty zainwestowałeś w tam. Okazuje się, że miało to sens i jakbyś mógł taką małą tajemnicę zdradzić tutaj nam i słuchaczom, w jaki sposób zrobiłeś analizę, że opłaca się zbudować garaże akurat w takim małym mieście? Jakie dane patrzyłeś? No, znaczy, powiedz tyle, ile możesz powiedzieć. Dobrze. Krzysztof, powiem ci tak. Generalnie, tak jak już ci wspomniałem, miałem ten grunt, chciałem go w jakiś sposób wykorzystać. I kwestia była taka, jakie mam zasoby finansowe? A budowa, powiedzmy, nieruchomości typu jakiś dom na sprzedaż, typu coś większego, czyli coś wielorodzinnego, z racji tak jakby mojego braku doświadczenia, braku informacji od czego zacząć i tak dalej, no to eliminowało z automatu już temat tak jakby pójścia w tym kierunku, ale chodząc dookoła zacząłem się rozglądać i zauważyłem, że jest całe mnóstwo samochodów, które tam stoi. Zacząłem się, wiesz, baczniej temu przyglądać. Kiedy one się pojawiają, w pewnym momencie zacząłem sobie robić zdjęcia, żeby mieć taką analizę, czy to jest taki tylko mój wizualny, wiesz, na dany moment sytuacja, czy jednak nie, ten problem się pojawia i on, ten problem tak jakby z możliwością tego zaparkowania tych pojazdów jest taki regularny. Ja wiesz, i te obserwacje to były w ciągu, nie wiem, bardzo wczesnego ranka, ale bardzo późnej nocy, w weekend, w jakieś święta, w dni powszednie. Doszło do sytuacji, że ja przez jakiś czas chodziłem i na przykład 3-4 razy w tygodniu liczyłem te auta, wow, gdzie były te przeciążenia tak jakby odnośnie tych miejsc parkingowych. To mi dało bardzo wymierną informację, że warto tutaj w ten temat no dalej iść, że jeżeli ja tą działkę zagospodaruję w ten sposób, to na pewno duża część tych osób przyjdzie i będzie chciała mieć, bo widzisz, garaż jako garaż, tu nie chodzi o sam obiekt jako garaż, ale o ten komfort, że obojętnie o której ktoś przyjedzie, to ma tą swoją taką enklawę i ma to miejsce na ten samochód. Oprócz tego wiadomo, jest kawałek dachu, jest ta brama, która powoduje bezpieczeństwo, ten dach powoduje, że te warunki atmosferyczne jednak na to auto, bo no, nawet nawiązując do zimy tegorocznej, no to wiadomo, nie każdemu fajnie chce się 20 minut prędzej wstawać, żeby odgarnąć to auto, skrobać szyby i tak dalej, czy nawet, nie wiem, brak prądu w akumulatorze, tak? Masz gniazdko, podłączasz i chwila, moment. I to jest właśnie, też nawiązuje tutaj cały czas do tej wartości dodanej. Dajesz komfort pewnego rodzaju wszystkim ludziom, tak, nie? Schowanie opon, płynów tych technologicznych, technicznych do aut, to wszystko jest w jednym miejscu. Ale kwestia kolejna, przetestowałem do tej pory, jest to naprawdę chyba, jeżeli chodzi o obecną sytuację, taką kryzysową, wiadomo, żadna inwestycja nie jest pewna na 100%, ale absolutnie nie odczułem, a wręcz zwiększyło mi się tak jakby zapotrzebowanie, no, co, nad czym ubolewam, bo nie mam, tak jakby mam wszystko zajęte, jest tam 70 sztuk łącznie tych garaży i zresztą wiesz co, cały proces tak jakby inwestycyjny, na czym to polega, no opisałem też w książce, dużo zapytań gdzieś tam było. Nawet jeżeli mogę, to jasne, pokażę, jak ona wygląda. Jasne, nie krępuj się. Jest sobie taka książeczka. Jak inwestować w garaże, tak? Tak, ja opisałem
w tej książce, jak weryfikować grunt, jak znaleźć to zapotrzebowanie, jak w ogóle reklamować jakiś proces inwestycyjny, dokumenty, jakie pozyskać. Bo mówię, tak jakby sama kwestia pozyskania dokumentów i tych pozwoleń, no to prawie czy nawet ponad 3 lata trwało, tak? Gdzieś przeprawa z tymi urzędami i tak dalej. Wow. Ale temat fajny, tym bardziej na małe miasteczka, no bo teraz, wiesz, idąc nawet w kierunku nieruchomości, ja z racji, że się obracam w tym towarzystwie i sam widziałem, że ci inwestorzy w jakiś sposób też nie tworzą, nie generalizuję, nie, że wszyscy, ale duża część osób idzie za takim, może nie owczym pędem, ale za po prostu pędem tłumu. Nagle się pojawiły, wiesz, w momencie, kiedy ja się zacząłem interesować nieruchomościami, to były jeszcze czasy właśnie między innymi twojego brata, wykład słynny Andrzeja na pierwszym seminarium Asbiro nieruchomości, jak on to fajnie przedstawiał, jak on pokazywał te schematy, gdzie to były, wiesz, kupno mieszkań, najem długoterminowy, to jeszcze czasy, wiesz, Sławka Mutury, kiedy to były takie osoby, które tak jakby prezentowały. Później to nabrało rozpędu, pojawiły się, nie wiem, różnego rodzaju podnajmy, dzielenie na pokoje, najmy krótkoterminowe. Zauważyłem jedną rzecz, że osoby, które na przykład zrobiły sobie podnajem i nagle się okazuje, że mają 15 mieszkań w podnajmie i łącznie tam, nie wiem, 50, 60, 70 pokoi, w pewnym momencie na skutek zamknięcia uczelni, no tracą biznes z dnia na dzień. I też informacja zwrotna, gdzie jest zabezpieczenie. Bo wiesz, bo rozmawiając z osobami, które mają po 30-35 tysięcy miesięcznie przychodu z tych pokoi, nagle, wiesz, no i fajnie, no bo to jest coś bardzo wymiernego, 35 koła na dzień dzisiejszy, z samego tak jakby podjęcia inicjatywy i poznania schematu, jak to robić i tak dalej, tak, no to jest świetna rzecz. Ale trzeba przewidywać sytuację. Co się stanie, gdy nagle coś takiego się wydarzy, że ten biznes no, ulegnie, że tak powiem, poturbowaniu. Czy tutaj, tak jak mamy ten najem krótkoterminowy, no apartamenty na wynajem, Airbnb, tak, czy bookingi, tak jakby tworzenie tych alternatyw dla hoteli. Oczywiście to też ja często korzystałem, bo dużo łatwiej, nawet lepiej, wiesz, będąc w biznesie, no jadąc gdzieś w Polskę, no wolałem tak jakby dać zarobić swoim ludziom, że tak powiem, z branży, niż hotelom. No i to też parę groszy taniej wychodziło w perspektywie tak jakby całości. No ale co? Znowu sytuacja. Z dnia na dzień. No sorry, ale tutaj hotele i wszystko, co jest związane, zamykamy. No tak. I znowu kolejna rzecz, tak jakby poduszki bezpieczeństwa i liczenia się, że w biznesie zawsze może coś nie wyjść w najmniej oczekiwanym momencie, ale co ja zrobię, kiedy to już się stanie. Czyli tutaj też nawiązując w ogóle do całej przedsiębiorczości, warto sobie zweryfikować taki najczarniejszy scenariusz. Tracę z dnia na dzień z przyczyn niezależnych ode mnie wszystko? Czy mam jakieś wsparcie, jakie mam zobowiązania, czy mam jakąś poduchę, nie wiem, gotówki takiej operacyjnej, ja to nazywam. Nie na koncie, ale fizycznej gotówki operacyjnej, którą ja mam gdzieś tam, owszem, no, biorąc pod uwagę, że większość osób powie, no tak, ale dzisiaj gotówki się nie trzyma, bo nie wiem, pożar, włamanie i tak dalej. Ale co, jak nagle system bankowy przestanie pracować? Czy nagle wejdą jakieś obostrzenia, które nie pozwolą mi z tej gotówki skorzystać, tak? Jasne, jasne. Więc czarne scenariusze w przedsiębiorczości to... Zresztą Krzysztof, no nie ma co ukrywać, ja też znam twoją historię.
I sam wiesz, jak to wygląda, tak jakby z własnych doświadczeń, prawda? Potrafi faktycznie ten czarny scenariusz wyjść i właśnie to jest chyba częste, że ludzie są nieprzygotowani po prostu, więc ta poduszka finansowa, gotówka, różne rzeczy, które mówisz, no kurczę, to jest coś niezbędnego, to się wszyscy tego uczymy cały czas. Natomiast wiesz, co mnie tak ciekawi, bo opowiedziałeś o garażach trochę, tak? To już coś tam, myślę, słuchacze usłyszeli, wiedzą, gdzie więcej znaleźć wiadomości. Wcześniej zaczęliśmy o tej firmie BHP, która działała stacjonarnie, więc to też ciekawe, jak to w czasie pandemii u ciebie, to zaraz dopowiesz. I powiedz mi jeszcze, a jakie są jeszcze źródła, w które ty inwestujesz, jeżeli oczywiście możesz powiedzieć? Wiesz co, więc tak, można powiedzieć, że książka, którą napisałem, nie traktuję jako główne źródło zarobku, bardziej spełnienie potrzeby osób, które tak jakby potrzebowały tej wiedzy, ale nie ma co ukrywać, że to też jest jakaś forma takich delikatnych kropelek, które do źródełka sobie kapią. Konsekwencją książki, ponieważ nie ma co ukrywać, na papierze nie przekażesz tak jakby wszystkiego, nie ma takiej możliwości fizycznej. Konsekwencją książki jest rozwinięcie jej o kurs internetowy i to też z racji tego, gdzie ludzie tak jakby potrzebują już takich szczególików. Czyli wiesz, to też jest kolejny tak jakby etap tworzenia kolejnych źródełek. Kiedyś wpadłem na taki pomysł. Miałem sytuację na drodze, która no, dała mi dużo do myślenia. Jadąc autem, wyprzedzając auto, nagle się okazało, że ono jest holowane, a z naprzeciwka jechał inny samochód i gdyby to było jedno auto, nie byłoby problemu, tak jakby tutaj, wiesz, wykonanie tego manewru wyprzedzania. Natomiast z racji, tak jakby, że ono było holowane, no prawie, że no, wydarzyłoby się tutaj małe co nieco. Natomiast po ochłonięciu zadałem sobie pytanie, kurczę, co by mogło być takiego, że każdego kierowcę, który podjeżdża do takiego, że tak powiem, składu, tak, holowanego, byłaby jakaś informacja. No i wpadłem na pewien pomysł takiej informacji. No i zweryfikowałem temat i wystąpiłem o prawa patentowe, czyli przeszedłem całą procedurę praw Super. patentowych. Czy uruchomię ten temat, czy nie? To czas pokaże, ale uznałem, że warto mieć ten papier praw patentowych, bo to też może być kolejny element, który gdzieś w nawiązaniu nawet z firmą, ja udostępnię schemat tak jakby, czy produkcji, czy w ogóle założeń tej informacji. Czyli tutaj są takie kwestie, że rozglądanie się dookoła i weryfikowanie tak jakby danej potrzeby. Nawiązałeś też do pytanka odnośnie tej firmy BHP. Wyszła potrzeba taka, że niekoniecznie trzeba robić to fizycznie, a że dużo rzeczy można zrobić online. I jak tylko zrobię temat odnośnie tego kursu online odnośnie garaży, biorę się za przełożenie tak jakby mojej zawodowej części, którą wykonuję fizycznie, do internetu. No bo teraz nawet szkolenie pracownika. Krzysztof, zatrudniasz czterech pracowników i generalnie musisz spełnić ten obowiązek tego szkolenia dla własnego komfortu psychicznego, żeby mieć ten dokument. Jasne. To jeżeli ja przyjadę do ciebie i wezmę ci tych pracowników na jakiś czas, to ja po prostu tak absorbuję czas ich. Oni się generalnie, większość to się nudzi na tych szkoleniach, mimo że ja gdzieś tam wdrażam takie swoje specyficzne formy przekazu, a połowa nie rozumie, co ja mówię, bo też muszę nawiązać do prawa, i oni nie pracują. No tak, i czas, Więc czas i pieniądze. równie dobrze można to, co ja powiem, i co więcej, za miesiąc ty zatrudniasz kolejnych pracowników i ja przyjeżdżam,
i mówię im to samo. Więc równie dobrze ja to mogę raz powiedzieć i w takiej formie właśnie online'owej przekazać te informacje, oprócz tego na zasadzie jakiejś konsultacji, jeżeli jest potrzeba do powiedzenia typu escape. No powiem ci w ten sposób, że sytuacja kryzysowa dla wielu w kraju mi dała kolejne możliwości, ale to nie jest też, te możliwości nie biorą się z tego, że nagle się budzę i mówię, o fajnie, że jest pandemia, bo mam nowe możliwości. To jest cały czas bycia w procesie dostrzegania pewnych rzeczy, weryfikowania tego, co inni potrzebują i tak jakby przekładania na rzeczy, czy ja mam te zasoby, żeby im tak jakby tę potrzebę spełnić, czy nie. Bo może nie mam tych zasobów, ale warto by było, żeby w jakimś konkretnym temacie tutaj jeszcze je rozwinąć o jakiś fragmencik i stworzyć na przykład to, co posiadam, doświadczenie, moją wiedzę przełożyć i te zasoby, które jeszcze ktoś inny i tworzy się tak jakby cały produkt, bo teraz nie wiem na ile obserwujesz social media, na ile masz czas i czy jesteś w tych wszystkich grupach, które gdzieś tam tak jakby piszą. No i teraz jest sytuacja. Koleś pisze, mam 20 koła wolnej gotówki, chcę otworzyć biznes, co mi doradzacie? Tak? No. Ludzie mają mu doradzić, co on ma otworzyć. Owszem, aha, to jest fajne, bo on już na pierwszy taki strzał wie, że chce troszeczkę więcej niż praca na etacie. I to jest fajne. Ale, no i wiesz, po pierwsze to tak. Otwórz zakład, warsztat mechaniczny, bo ja mam i to fajnie trybi. A inny powie, no wiesz co, ja działam w takim tam biznesie, gdzie wkładasz kasę i pozyskujesz klientów i jest taki hajs, że będziesz pływał we forsie, wiesz, po roku czasu. Ja idąc za Kamila Cebulskiego przykładem, powtarzam jedno, otwórz zakład pogrzebowy. Klientów Tarek, zawsze dużo. Słuchaj, klientów zawsze jakich będzie. W zasadzie niewyczerpalność, trochę mniej, trochę więcej. Tylko kwestia jest jedna. No jakiś pieniądz najprawdopodobniej z tego będzie, tylko czy ty to lubisz robić. Ludzie wchodzą w biznesy, bo im się tak wydaje, że tak powinno być, bo kolega otworzył, bo kolega jeździ fajnym wozem. Bo kolega po 2-3 latach zbudował sobie dom. Po pierwsze, że nie weryfikują, że auto jest w leasingu, dom jest na krechę i tak dalej, i tak dalej. Rzecz kolejna. Czy kolegę jara temat tego, co on robi, jaki ma biznes? Czy po prostu wstydź się koledze przyznać, że ten biznes to po prostu jeden wielki niewypał, a on się tylko męczy, bo nie widzi innych alternatyw. No bo musi spłacać kredyt i utrzymuje tylko, żeby był cash flow jakiś. I też zauważyłem jedną rzecz, co niektórym ciężko przełknąć taką pigułkę goryczy, że jednak mi się nie powiodło. A właśnie uważam, że nie, że to jest też kolejny element takiego bycia w porządku wobec siebie. Kurczę, nie udało mi się, bo zrobiłem tu i błąd. Zamykam temat, biorę się za coś innego. To jest takie, wiesz, takie po prostu ciągłe wskrzeszanie trupa. O, świetne sformułowanie. Że być może on w końcu jednak pojawi się ten, wiesz, ten impuls bicia serca. Mimo, że on już od pół roku leży sobie i tylko marnujemy prąd na te wszystkie maszyny podtrzymujące. Drastycznie może to przekazałem, ale ja tak to widzę, tak? Natomiast ludzie nie bazują na swoich zasobach. Wiesz co, przepraszam, tak ci trochę przerwę. Powiedziałeś, bardzo mi się podoba to sformułowanie, ciągłe wskrzeszanie trupa. Tak. Coś nie wychodzi i czy się z tego nauczyłeś czegoś, tak? Ja spróbuję, tak zanim pójdziemy jeszcze dalej, bo i tak gdzieś tam dążymy już trochę ku końcowi, ale spróbuję podsumować pewne rzeczy, powiedziałeś, bo powiedziałeś naprawdę fajne rzeczy, myślę, przydatne, bo na przykład mówiłeś o tym, że ktoś mówi mam i jakąś gotówkę, co zainwestować, tak? Ja wiem, mam takie doświadczenie, mając doświadczenie w branży, na przykład tej izolacji,
psychologicznej, gdzieś tam, że do mnie piszą ludzie maila, znalazłem fajny lokal w mieście, mam taką gotówkę, czy mi wyjdzie biznes. No jak sam rozumiesz, no to jest po prostu, wiesz, to dopiero zaczynasz rozmowę, to jest i godziny rozmowy, żeby ten, więc ja na przykład w pewnym momencie, kiedy coś takiego dostrzegłem, też zrobiłem coś, co ty teraz robisz, czyli zrobiłem wideokurs prawie 10-godzinny na temat, jak założyć sklep w danej branży, tak? Więc jakby to rozumiem i wydaje mi się, że tu jest takie dwie ważne rzeczy, które powiedziałeś, że jedna, dla osoby, które chce być przedsiębiorcą, obserwuj, tak? Jakie ludzie mają potrzeby, bo na podstawie ich potrzeb zrobisz produkt, tak? A druga rzecz, to którą powiedziałeś, dziel się wiedzą, bo ja tak nawet miałem ci zadać takie pytanie, ale sam na nie odpowiedziałeś już. Na przykład pomyślałem sobie, po co dzielisz się wiedzą, jak te garaże stawiać, skoro to jest twój biznes, niech to będzie taka twoja tajemnica. Ale tak naprawdę się okazuje, że dzieląc się wiedzą, jest jakaś mała część ludzi, którzy z tego skorzysta, bo samemu zrobi tak jak ty, a większa część będzie chciała jeszcze więcej wiedzy, będzie chciała, tak jak mówisz, może kupić wideokurs, żeby się więcej dowiedzieć, może kupić doradztwo u ciebie, jakieś szkolenia i nagle się okazuje, że dzieląc się wiedzą, my nie stajemy się jakby ubożsi, my tak naprawdę coraz bogatsi się stajemy, bo inni jeszcze więcej od nas chcą, a to można zamienić na produkt, nie? Więc tak podsumuję trochę to, co powiedziałeś, nie? Uważam, że to jest taki ciekawy sposób na to, żeby jak stać się przedsiębiorcą, obserwuj i dziel się wiedzą, nie? Dokładnie. Okej. Okay. Powiedz, Marcin, zmierzamy trochę ku końcowi. Czy chciałbyś się jeszcze z czymś podzielić tutaj, o czym nie spytałem cię, a być może chciałbyś coś jeszcze dopowiedzieć do tego wszystkiego? Wiesz co, powiem ci tak. Każdy, kto wchodzi w przedsiębiorczość, musi sobie też zadać jedną taką zdać sobie zasadniczą sprawę. Jaką kwotą dysponuję? Mhm. I czy jeżeli straci tą kwotę, to będzie dla niego zbyt duża, w cudzysłowie, tragedia. Bo ja generalnie zawsze wchodząc w coś nowego, weryfikuję kwotę gotówki, którą muszę włożyć i czy mogę sobie pozwolić na całkowitą jej utratę. No, świetnie. To jest taki też mniejszy ból, jeżeli by mi to nie wyszło, ale to też pozwala mi tak jakby obyć się z sytuacją, czyli nawet inaczej, Krzysztof, ja ci powiem. Mentalnie wchodzę w sytuację, że rozwijam biznes i on mi totalnie od samego początku nie wypali. Mhm. Może głupio to zabrzmi, że jestem nastawiony na porażkę. Nie, bo nie w tym kierunku oczywiście biznes się otwiera. Chodzi o realność, nie? O realność, że jeżeli naprawdę, i widzisz, i tutaj dążę do tego, co powiedziałem, pozwala mi to zamknąć temat po pół roku, jeżeli on nie trybi. Mhm. Pogodzić się z faktem tak jakby zainwestowanej gotówki, ale to jest taka kwota, którą ja mogę sobie pozwolić stracić. Czyli ja nie wejdę w biznes otwarcia restauracji, ładując w nią 300 tysięcy, bo mi się wydaje, że fajnie by było sprzedawać kawę i hamburgery, tak? Mhm. Tylko czy ja mam 300 tysięcy i jeżeli te 300 tysięcy włożę, bo zawsze chciałem, marzyłem mieć restaurację i to mi naprawdę nie wypali, to czy jestem w stanie pogodzić się z utratą? Co więcej, takie podejście pozwala mi wyciągnąć fajne lekcje, zweryfikowania, co źle zrobiłem i wejść w kolejny biznes, mm-hmm. unikając tego z większym impetem. Mm-hmm. Tutaj też nie można zakładać, że to właśnie dla tych osób, które gdzieś wchodzą w sferę przedsiębiorczości, to taka moja, może nie, takie kilka słów ode mnie. Mm-hmm. No tak, od praktyka, tak, tak naprawdę. Więc to cenne biznes słowa. Wchodzi się po to, żeby spróbować, a nie żeby w jakiś sposób się z nim na tyle utożsamiać, że będzie to dla tej osoby tragedia. Próbując rozwijać to, co chcesz zrobić, da ci tak jakby wymierną odpowiedź, czy rzeczywiście to jest twoja droga, czy rzeczywiście chcesz tak jakby ten temat przedsiębiorczości dalej drążyć i na ile jesteś odporny, radząc sobie z tymi wszystkimi tak jakby tematami około przedsiębiorczymi.
czyli łącznie z prowadzeniem firmy, później zatrudnienia pracowników, kontrahenci, braku na przykład zapłaty za fakturę, bo i wiadomo, że to się zdarza i teraz czy ty utrzymasz płynność, bo, nie, bo wiesz, ja znam firmy, które bazują na tym, że zwrot, tak jakby brak zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego potrafi zaburzyć całkowicie płynność firmy. Dokładnie. Okej, ja rozumiem, no ale oczywiście, jeżeli mówimy o dłużej, tak jakby tutaj, jeżeli to są naprawdę dziesiątki milionów, no to ten VAT, no to tak, to może w jakiś sposób strasznie wpłynąć, ale albo znam firmy, których prowadzenie firmy polega na tym, żeby zapłacić księgową, na przykład IZUS. I to jest główny core tak jakby tej przedsiębiorczości. Firma to jest tylko środek do pozyskania kapitału, tak? Jasne. Kurczę, znowu Krzysztof, mój słowotok powoduje, że ja szybciej myślę niż wypowiadam i czasami zabraknie mi tego słowa. Z firmą się nie żenimy, opowiem w ten sposób. To jest tylko półśrodek do osiągnięcia naszych, czy mówię w swoim imieniu, to jest półśrodek do osiągnięcia moich tak jakby celów, założeń życiowych i jasne, to, co chcę zrealizować w przyszłości. O, powiem może w ten sposób. Jasne, wiesz co, ja tak podsumowując trochę już też to, ja to nieraz porównuję do takiego dziecka, że często taką firmę własną, czy własny produkt, markę traktujemy jak takie dziecko, ale przychodzi taki czas, że trzeba pępowinę odciąć, tak, i sobie powiedzieć, kurczę, to jednak trzeba dać albo własne życie, albo uśmiercić, że tak powiem brutalnie. Dokładnie. No bo tak to niestety wygląda. Słuchaj, Marcin, ja ci bardzo dziękuję. Ja jak ciebie słucham, mimo że cię znam trochę i też twoją historię, to bardzo fajnie mi się tego słuchało, bo sam czuję, że pewnych rzeczy cały czas się jeszcze uczę. Także przed nami był tu Marcin Zakrzewski, król garaży, ale król też sporej wiedzy i doświadczenia jak praktyk. Bardzo tobie dziękuję. Dla naszych widzów tylko jeszcze raz przypomnę Vetomedia. Tam na tej stronie znajdziecie wiele różnych informacji dotyczących wolnego rynku i różnych rzeczy z tym związanych. Myślę, że warto patrzeć codziennie coś nowego. A dla wszystkich słuchaczy Liberum Vetomedia zapisujcie się, rejestrujcie, bo tam znajdziecie jako pierwsi te bardzo cenne nagrania. Dopiero później znajdą je inni. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Marcin, ostatnie słowo dla ciebie. Ostatnie, Krzysztof, obiecuję, że już nie ma żadnych monologów, ale tak, nie ignorujcie wiedzy, korzystajcie, czerpcie, jeżeli macie dostęp tutaj właśnie do Liberum Veto, czy do kanałów YouTube'owych, czy facebookowych profili, czerpcie, patrzcie, obserwujcie. I nie ignorujcie tej wiedzy, bo to jest chyba największa w dzisiejszych czasach wartość, którą możecie pozyskać. Odnośnie mojej osoby, jeśli ktoś tam chciałby więcej się dowiedzieć, zapraszam na mój fanpage Strategie na Sukces, na profil prywatny, ewentualnie na stronkę internetową marcinzakrzewski.pl. To tam tematy, które dziś poruszyliśmy, możecie sobie tak jakby dalej spróbować rozwinąć we własnym zakresie. Także dziękuję, życzę wam powodzenia, za wszystkich trzymam kciuki, działajcie, drążcie temat, nie poddawajcie się i obyśmy w przyszłości mieli zacne grono tych naszych przedsiębiorców jak najwięcej i działali wspólnymi siłami, wymieniali się wiedzą. Jasne. To wszystko. Wielkie dzięki za te słowa. W takim razie do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Cześć.